Jest rozmowa, że będziemy rozmawiać o tym, jak się rozmawia. O sile komunikacji jest ze mną Robert Jasiński. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. Ja przedstawię, mam króciutką taką notkę, że jesteś ekspertem przywództwa i skutecznej komunikacji, praktykiem biznesu, autorem i doradcą, a także mówcą biznesowym. To wszystko zbiera się wokół komunikacji, a pretekstem do naszego spotkania jest książka, nowa książka, która się pojawia na naszym rynku, Siła komunikacji, autorstwa Charlesa Duhiga. Dokładnie. Tak, powiedziałam na wydechu, teraz mnie możesz poprawiać. Co poszło nie tak? Absolutnie, wszystko się zgadza i wszystko poszło tak, absolutnie. Ja myślę, że jestem daleki od tego, żeby mówić, że jakaś komunikacja może być idealna. Dlaczego ona będzie idealna według jakichś norm, jakichś standardów, to nie będzie prawdziwa, bo my wszyscy jesteśmy takim zlepkiem tych naszych mocnych stron, dobrych chwil, naszych dni, które uważamy za takie, kiedy jesteśmy absolutnie sprawni, ale też jest zlepkiem tych słabości naszych trudności bieżących, które mamy. Jeśli rozmowa byłaby taka idealna, książkowa, to nie byłoby więzi, to byśmy nie mieli szansy poczuć swoich emocji nawzajem. Także myślę, że było fantastycznie. A mimo to jest książka, właśnie Siła komunikacji, w której możemy zobaczyć, jak możemy tworzyć rozmowę w taki sposób, żeby ona dała dobre efekty. I to nie jest manipulacja, o której kiedyś nas uczono, to nie są żadne sztuczki, o których pewnie za chwilę też opowiesz, bo je znasz i wiesz więcej niż ja na pewno. I to jest, wydaje się, proste, ale niełatwe, albo łatwe i nieproste. Absolutnie. Użyłaś fantastycznego określenia. Komunikacja jest bardzo prosta, tylko nie jest łatwa. To jest, myślę, że ten klucz. I o co chodzi w komunikacji? Bo to jest, myślę, że kluczowe. Uczyliśmy się, może nie wszyscy, ale czasami intuicyjnie czujemy, że ktoś nami manipuluje. Manipulacja do niczego dobrego nas nie prowadzi na dłuższą metę. Manipulacja spowoduje, że może na tu i teraz ktoś nas odbierze jako bardzo takich przebojowych, wygadanych, elokwentnych, ale nie będzie więzi. Czyli jeśli mówimy o komunikacji, to trzeba mieć świadomość tego, po co my to w ogóle robimy. Do czego nam komunikacja jest potrzebna? No właśnie Duhig bardzo fajnie dzieli nasze rozmowy na takie trzy typy, to po pierwsze, a po drugie popiera to przykładami, tak zachęcając trochę naszych widzów do tej książki. Chcę pokazać jeden przykład, który w tej książce padł, czyli przykład pracownika CIA, który próbował za pomocą komunikacji, bo jakże inaczej, werbować do siebie szpiegów. Tak. I to, w jaki sposób on pracował nad nimi, wydawało się być skuteczne, ale nie było. Nie szło mu w ogóle. I przełomowym spotkaniem było ostatnie spotkanie z pewną panią. No i co tam się wydarzyło, to już Państwo przeczytałem w książce, ale to była zupełnie inna rozmowa. Tam nie było sztuczek, tam nie było gry żadnej. Tam nawet nie było rozmowy o pracy tak naprawdę, tylko rozmowa taka otwarta, szczera, o swoich emocjach, o swoich potrzebach, o swoich lękach. I tak się to wszystko u niego zaczęło, że z takiego nieudacznika zrobił się już później szkoleniowcem nawet. Tak, metoda zadziałała. Tak. Jakie są te trzy takie najważniejsze filary według Duhiga i w ogóle też według ciebie, bo praktykujesz od lat, uczysz komunikacji, tej dobrej komunikacji. Jak się do tego zabrać? Właśnie, jak się do tego zabrać? No, tutaj temat jest bardzo złożony i to jest chyba pierwsza książka, którą od wielu, wielu lat, może nie pierwsza, ale jedna z niewielu książek, które jestem w stanie naprawdę docenić z obszaru komunikacji, bo Duhig wykonał fantastyczną pracę, pokazując właśnie nie tylko sztuczki, nie tylko te mechanizmy, jak się sprzedać, tylko tłumacząc, co się dzieje pod spodem, dlaczego właśnie ważne jest rozmawianie o doświadczeniach, o wartościach, o przekonaniach, o tym, co jest naszą słabością, o ujawnianiu swoich słabości. Ja często słyszę w pracy, kiedy prowadzę zajęcia, często w firmach, czyli taki kontekst biznesowy, że nie wolno mówić o swoich słabościach, że nie wolno mówić o przekonaniach, że to ktoś zaraz wykorzysta przeciwko nam. A to doświadczenie, jedno z wielu opisanych historii w tej książce, pokazuje, że kiedy właśnie ludzie pozwolą sobie na pewną szczerość, na taką uważność nawzajem i czytają nie tylko to, co zostało powiedziane,
czytają też to, co zostało niepowiedziane, co zostało pokazane, albo gdzieś ta mowa ciała się nagle zmieniła, to z tego wiemy bardzo wiele. I dopiero wtedy możemy dojść do sedna sprawy. I w komunikacji, no właśnie, ważne, żeby po pierwsze zadbać o samego siebie. Ta samoświadomość jest bardzo istotna, bo jeśli człowiek ma pod kontrolą siebie, ma to poczucie własnej wartości trochę ugruntowane, ma taką zdrową pewność siebie bez potrzeby udowadniania i taką uwagę na te subtelne rzeczy, to może to samo dać drugiej stronie. Jak tego nie ma, to będzie się tylko chronił, bronił i chciał pewne rzeczy ukryć. I jak to się wydarzy, to czas na właśnie zrozumienie, po co my te rozmowy prowadzimy. W książce Charlesa Dewiga fantastycznie pokazana jest rozmowa wyjaśniająca, która w pewien sposób prowadzi czytelnika takiego zrozumienia, że jeśli mamy rozmowę trudną, która gdzieś niesie emocje albo mamy sprzeczne interesy, to trzeba na początku ustalić, o co tak naprawdę nam chodzi. Czy my chcemy się, nie wiem, wyżalić, czy chcemy apelować o coś, czy my chcemy coś zaoferować może komuś. Jak ustalimy, co jest tak naprawdę przedmiotem sprawy, dopiero wtedy możemy rozmawiać. Drugą taką bardzo istotną rozmową jest rozmowa o uczuciach. I to jest absolutnie rzecz, którą myślę, że wszyscy potrzebujemy w życiu, mówienia o uczuciach własnych, mówienia o uczuciach drugiej strony, zauważanie tych uczuć, zdolność do tego, żeby być empatycznym. I to nie tylko w relacji prywatnej. Tak. No przecież w pracy, w biznesie, w polityce. Dokładnie. Tam też jest miejsce na to, żeby mówić o uczuciach. No to jest nieodłączna sfera, w której my funkcjonujemy, bez której w ogóle nie możemy funkcjonować. Tak. I to jest, myślę, że taki często popełniany błąd, że mówimy, że w pracy to ja już jestem tylko fachowcem, specjalistą, profesjonalistą i teraz nie będę się odkrywał. Ale jesteś człowiekiem przede wszystkim. Masz swoje doświadczenia życiowe, swoje przekonania, wartości, jakąś tożsamość. Czy jak Dewey mówi o nawet wielu tożsamościach, które mamy, bo jesteśmy w związku, jesteśmy obywatelami jakiegoś kraju, może z jakimś ruchem czy wyznaniem sympatyzujemy, czy wyznajemy, mamy wiele tożsamości i tego się nie da pozbyć. To nie jest tak, że wchodzimy przez próg do firmy i nagle się okazuje, że ta część Roberta, która jest, już nie funkcjonuje. Jakby tego nie ma. Jest, ona jest i nawet bardzo mocno się przejawia w komunikacji. I gdybyśmy w tym na przykład biznesie, gdzie chcemy być tacy bardzo profesjonalni i trzymać się tylko faktów zawodowych, pozwolili sobie zobaczyć człowieka w człowieku i dali sobie takie prawo do tego, żeby ujawnić siebie jako człowieka, no to wtedy komunikacja byłaby zupełnie inna. Czy to jest właśnie to, co się nazywa bycie autentycznym, na przykład w biznesie? Tak. Pokazanie siebie, odsłonięcie siebie. Absolutnie tak. Wprawdzie czasami spotykam się z taką trochę nadinterpretacją tego bycia autentycznym, że jak jestem autentyczny, to znaczy, że tak czuję i teraz tak zrobię. Zapominamy o tej części, tej wrażliwości na drugą stronę, że czasami my coś czujemy i jakby dobór nawet słów, sposób zakomunikowania pewnych rzeczy będzie miał ogromne znaczenie. To nie jest tak, że dzisiaj jestem zły i będę teraz trzaskał drzwiami i wszystkich przestawiał. Jestem autentyczny. I musicie to zrozumieć. Tak, niczego nie udaję. Jestem absolutnie autentyczny, nie udaję mojego zdenerwowania. No nie udawaj, możesz o nim powiedzieć, możesz go wyrazić, nawet fajnie, żeby ludzie wiedzieli, że dzisiaj masz jakiś trudny dzień, przychodzisz jakieś trudne chwile w życiu i to na ciebie jakoś oddziaływuje, bo wtedy będą mieli większą tolerancję. Może dadzą ci większy ten margines na popełnianie błędów, że jak nawet podniesiesz głos, czy użyjesz słowa, to powiedzą, dobra, ona dzisiaj ma trudny dzień, to nie biorę tego do siebie. Więc tak, absolutnie, ta autentyczność zdrowo rozumiana, czyli wyrażanie siebie, brak obawy o to, żebyśmy się dali poznać jako ludzie. O, brak obawy, tak. Lęki siedzą w nas bardzo mocno. Tak. My zazwyczaj jesteśmy takimi zwierzętami, które jednak na swoich własnych lęków się boją. No dobrze, po to są, lęki są, ale nie lubimy z nimi gadać. Nie lubimy ich sobie uświadamiać, bo boimy się, że będzie jeszcze gorzej. Tak. Czyli, że nie oswoimy ich, tylko zostaniemy zdegradowani przez te lęki. I wydaje mi się, że z tego powodu możemy nie chcieć właśnie komunikować, zwłaszcza podwładnym, że coś jest z nami nie tak.
Dokładnie tak jest. Ja od wielu lat więcej zajmuję się przywództwem, ale komunikacji nie da się z tego wyabstrahować, to jakby jest to integralna część. Natomiast wierzę, czy w przypadku przywództwa, czy w przypadku komunikacji, to jakby musimy zacząć od podstaw, od tej samoświadomości, do właśnie zrozumienia trochę tego, kim my jesteśmy, czego się boimy, przed czym uciekamy, co dla nas jest ważne, co nas ukształtowało w życiu. I jak my rozumiemy siebie, jakby jesteśmy z tym pogodzeni, zaakceptowaliśmy, ukochaliśmy się w jakiś sposób i bierzemy siebie w tej całej pełni. Nie tylko to, co pokazuje światło, ale mam świadomość, że są rzeczy, które może gdzieś tam nie są eksponowane, ale są. To jest część prawdy o mnie. To jeśli to wszystko mam zintegrowane w sobie, uświadomione i wiem, że też mam prawo do pewnych niedoskonałości, bo to znowu jest też część samoświadomości, że ja nie muszę być idealny, że mogę mieć wady. Mało tego, tak sobie czasami pytam ludzi o to, mówię, słuchaj, ktoś ma taką silną potrzebę perfekcjonizmu, taki wręcz chorobliwą. Ja mówię, słuchaj, czy gdybym był profesjonalny, a nie jestem, zawsze to mocno stawiam, gdybym był taki super, hiper profesjonalny, czy chciałabyś mieć ze mną jakieś relacje? No, na początku może by zrobiło to wrażenie, ale później czułbym się gorzej, że mamy do czynienia z jakimś cyborgiem, który nie popełnia błędów, nie ma gorszych momentów, nie zasmuci się, jest cały czas uśmiechnięty, zadowolony i na wszystko się zgadza. Nie chcemy z takimi ludźmi mieć bliższej relacji, bo to może jest fajne, ale tylko na moment, jako taka może inspiracja, taka iskra, która się pojawi. Ale w życiu chcemy ludzi, z którymi mamy jakąś więź, a ta więź się buduje poprzez podobieństwa. Że jak ja widzę, że ona też się z czymś mierzy w życiu, ona też ma kłopoty z motywacją, z prokrastynacją, z odkładaniem rzeczy na później, to już jesteśmy podobni. Mówi się, że plusy i minusy się przyciągają, ale to też działa na zasadzie tego podobieństwa, niby mówimy o różnicach, ale to są jakieś cechy, jakieś, nie wiem, wady, jakieś albo nawet zalety. Jeżeli są różne, to i tak ich obecność powoduje to, że się przyciągamy. Tak, bo my często możemy się uzupełnić. Oni nas czasami inspirują, czasami nas doprowadzają do złości, ci inni ludzie trochę. Doprowadzają nas do złości, czasami chcemy się ochronić, bo czyjeś poglądy czy sposób zachowania dla nas, czujemy się zagrożeni w tym przypadku. No właśnie, ale co Dewiga, mamy jeszcze trzeci rodzaj rozmowy. Rozmowa o tym, kim jesteśmy. I tam dotykamy fantastycznej rzeczy, bo dotykamy tożsamości naszych. Że my jesteśmy podobni. Możemy się na przykład spotkać, mając odmienne poglądy polityczne, jak się na tym skupimy, czyli że tutaj ktoś jest za jedną partią, tu za ktoś za drugą i teraz jesteśmy śmiertelnymi wrogami, no to w tym momencie zaczyna się bój już śmiertelny bój na życie. A my potrzebujemy popatrzeć na tę osobę, że jeszcze mamy pewne elementy wspólne. Może jesteśmy właśnie, nie wiem, z podobnego pokolenia. Może przeżywaliśmy te trudy tej transformacji gospodarki. Może pasjonujemy się czymś podobnym, czyli poszukać podobieństwa i patrzenie na ludzi jako taki zbiór różnych tożsamości, różnych twarzy, różnych funkcji powoduje, że nagle wychodzimy z takiego oceniania 0-1, wróg, przyjaciel. To na wojnie może jest dobre, jak wystrzeliwujemy pocisk i chcemy, żeby trafił we wroga, a nie w nasz, a ludzie są ludzie. To są ludzie, którzy mają wiele różnych cech i teraz, żebyśmy doszli do sytuacji, w której patrzymy na człowieka kompleksowo, że możemy zauważyć obszary wspólne, to, co nas łączy. Czyli mówisz o nastawieniu, z jakim powinniśmy iść na każdą rozmowę tak naprawdę. Bo czy idziemy do dentysty i chcemy zakomunikować, co nas boli, czy jesteśmy rodzicem i rozmawiamy z dzieckiem, czy jesteśmy nastolatkiem, to też jest bardzo ważny temat, i próbujemy się skomunikować z całym światem, który jest przeciwko nam. Tak. To też warto pamiętać, że właśnie to nasze nastawienie jest ważne, a jakie jest nasze nastawienie? My często nie wiemy sami. O, właśnie. I to jest kolejny element samoświadomości. Mój nieżyjący już mentor, nauczyciel zawsze powtarzał mi taką jedną maksymę. Mówi, Robert, pamiętaj, zanim otworzysz buzię, to się zastanów, co chcesz uzyskać. I ja to do dziś pamiętam. Powtarzam bardzo często, że faktycznie ta świadomość tego, co my chcemy, co ja chcę osiągnąć. I też w tych rozmowach właśnie wyjaśniających, ta rozmowa o tym, o czym, co jest przedmiotem naszej rozmowy, to jest po pierwsze uświadomienie sobie, mając taką wiedzę, co ja chcę uzyskać, może w jakie emocje kogoś prowadzić, do czego go nakłonić, do czego go zniechęcić, może o czym go poinformować. Jak ja będę wiedział i będę jeszcze rozumiał ten mechanizm, to mogę mojemu rozmówcy, który może nie czytał tej książki, może nie ma takiej świadomości, nie rozumie tego, pomóc też zdefiniować pewne rzeczy. Ten cel jej rozmowy,
czego tak naprawdę ta osoba potrzebuje, bo czasami mamy konflikt, który wynika z tego, że spieramy się na argumenty, na te zdania, które mamy, że ja czegoś chcę, ja tego ci nie dam, ale ja tego bardzo chcę i tego ci nie dam, ale nie pytamy, dlaczego on tego chce. Jaki jest sens tej rozmowy? A czasami, jak to w relacjach bywa, wcale nie chodzi o przedmiot kłótni, tak. Chodzi o coś zupełnie innego. I gdybyśmy mieli taką umiejętność, a można się jej nauczyć, dotarcia do tej drugiej strony, uspokojenia trochę emocji, wejście w taki empatyczny stan, że rozumiem, co do mnie mówisz. Chciałbym zrozumieć jeszcze, co tak naprawdę jest powodem, co wywołało, że tak gwałtownie na tą sytuację reagujesz. No nagle by się okazało, że mamy możliwość dogadania się, znalezienia rozwiązania. Dujek mówi, że każda rozmowa jest negocjacją. I teraz może opowiesz to na przykładzie polityków, którzy do nas rozmawiają z mównicy. Oj. Więc oni nie pytają tak naprawdę nas o nic, tylko zakładają coś i zaczynają swoją... tyradę. Właśnie. Tak. Przykład polityków to jest straszny przykład. Ja wiele, wiele lat temu miałem dwie takie propozycje pracy z politykami. Wtedy zajmowałem się więcej komunikacją i wywieraniem wpływu. I obu tym politykom odmówiłem, dlatego że bardzo nie podobało mi się to, co głoszą, w co wierzą i stwierdziłem, że no nie, tutaj nie przyłożę do tego ręki, nie zwiększę ich skuteczności, bo tego nie chcę robić, ale tak po latach ja nie oglądam specjalnie mediów, czytam raz dziennie jakieś wiadomości, ale staram się nie angażować, bo aż mnie boli ten sposób komunikacji. Natomiast czasem, jeśli mam szansę spotkać gdzieś u znajomych, u rodziny, zobaczyć włączony telewizor i jakiś program z debatą polityczną, to jestem przerażony. Oni wszyscy nauczyli się manipulować. I tak sobie myślę, że z jednej strony, że ciężko tego się pozbyć, bo tak jak ktoś ma świadomość tego, do czego służy polityka i co robią politycy, to ma trzeba zdać sobie sprawę z tego, że to jest walka o interesy, to jest antagonizowanie elektoratów, to jest budowanie swojego silnego zaplecza, które mówi tak, my za tobą wszędzie, a oni są naszymi wrogami, więc ten język jest używany... Ale twoje problemy nas nie interesują. Nie interesują, tak. Znaczy, chyba, że my je nazwiemy i to one są nasze wtedy. Tak. I wtedy wiemy, co chcemy ugrać, mamy za tym jakiś jeszcze inny interes. I myślę, że to się absolutnie nie zmieni. Politycy po naszej rozmowie czy po przeczytaniu książki nie zmienią się raczej. To jest kwestia systemu. Natomiast myślę sobie, że gdyby wyborcy, gdyby przeciętni ludzie rozumieli, o co może chodzić w komunikacji tak naprawdę, o tym, żeby szukali porozumienia, że jak mamy konflikt i politycy się kłócą i jest jakaś sprawa bardzo medialna, rozbuchana przez media jeszcze, to że ta rozmowa się w zasadzie nie toczy o tym, jak znaleźć rozwiązanie, tylko jak udowodnić temu drugim, że oni nie mają racji, a my jesteśmy fajni. I właśnie, Dziwek pokazuje, że gdyby podejść do tego w inny sposób, zadać sobie pytanie, co jest przedmiotem tej rozmowy, tego sporu, nie udowadnianie sobie, kto jest lepszy, kto jest gorszy, tylko znalezienie rozwiązania z tej sytuacji, no byłoby zupełnie inaczej. Więc tak sobie myślę, że taki może apel do naszych widzów, że właśnie wiedzmy, o co chodzi w komunikacji, o co może chodzić w komunikacji i nie dajmy się nabierać na to. I może oczekujmy, domagajmy się od polityków, żeby ten dyskurs polityczny był jednak bardziej cywilizowany i ludzki. Tak, teraz mi przyszło do głowy, że jak mamy zestaw lektur obowiązkowych w szkole, tak, zestaw lektur obowiązkowych dla polityków tak. Też by się przydał. Zdecydowanie. Oni niestety czytali książki raczej o tej takiej twardej retoryce, o tych czarnych taktykach manipulacyjnych. No i nawet jak rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, no właśnie można zadać komuś pytanie, w którym jest już teza, już przykleja się jakaś etykieta i się to nagminnie wykorzystuje. Także myślę, że niestety ten punkt uwagi w komunikacji został postawiony na manipulowanie, a nie na rozmawianie, nie na komunikowanie. Tak. U Dwiga jest bardzo fajny przykład, gdzie przytacza też różne badania naukowe potwierdzające to, że w momencie, kiedy nadajemy na tych samych falach, że zaczyna się rozmowa i nagle nasze mózgi się zestrajają ze sobą. Tak. To jest tak fascynujące. Rzeczywiście nawet tak się mówi, nie? Że nadajemy na tych samych falach z kimś, ale nie wiem, dlaczego tak jest. Dokładnie. Nawet bywa tak, że po wymianie zaledwie dwóch zdań już jesteśmy w jakiejś takiej aurze tej drugiej osoby. I może to nie jest jakieś zauroczenie, ale to jest rzeczywiście takie dopasowanie. Tak. Tak, i to jest w ogóle też kolejny temat. Ja przeglądam książki, nie kupuję ostatnim razem dużo książek na temat komunikacji, bo one są takie bardzo narzędziowe, że teraz zrób to, jak zrobisz to, to będzie takie. Natomiast właśnie Dweck pokazuje, że można głębiej i że jeśli mieliśmy
jeśli mieliśmy te rozmowy dotyczące. Przepraszam, bo popłynąłem w mojej dygresji. Tak. Już temat cię gonił inny zupełnie. Dokładnie tak. Mówiliśmy o rozmowach, które synchronizują. Tak. Już wracam, dokładnie. Szukam myśli i kombinuję, jak zakomunikować to dobrze. Ta synchronizacja, no właśnie, że jeśli ludzie wejdą w taki stan komunikacji, nie tylko na poziomie sztuczek, tego właśnie udawania, to co często w książkach się pojawia, że my się uczymy, to teraz jak ktoś usiadł tak, to ty usiądź w ten sam sposób, to teraz... Nie zestroi nam to mózgów. Absolutnie, w żaden sposób. Znaczy to się może okazać, że na początku, kiedy mamy, nie wiem, nieufność pewną do siebie, to może spowodować, że przez tą mowę ciała my wystartujemy, no będzie nam może troszkę łatwiej. Możemy kogoś oswoić, możemy uspokoić, jakby dopasujemy to na poziomie mechanicznym swoją komunikację do dalszej rozmowy. Natomiast prawdziwa synchronizacja jest wtedy, kiedy my się zestrajamy na poziomie właśnie przekonań, wartości, doświadczeń. Kiedy ty mówisz na przykład o swoim doświadczeniu jakimś życiowym, ja nie mówię, aha, fajnie, ja też miałem takie i zaczynam teraz opowiadać coś innego, tylko że mam tą empatię i potrafię wejść w ten stan, mówić, no ciekawy jestem, jak to wtedy czułaś, jak to przeszłaś, jak sobie z tym poradziłaś. I nagle się okazuje, że my mówimy o tym samym. Nawet jeżeli mamy zupełnie inne doświadczenia. Tak. Tam w książce jest opisany taki przykład spotkania bankierów inwestycyjnych. Nie wiem, czy pamiętasz, gdzie bankierzy inwestycyjni na takim dużym spotkaniu, każdy próbuje wywołać jakieś wrażenie. I ludzie z natury raczej skoncentrowani na tym stwarzaniu pozorów. I przyjeżdża profesor, który będzie chciał zrobić z nimi mały eksperyment i mówi, że będą teraz wybierali się w pary z osobami, którą słabo znają i będą musieli porozmawiać na temat jakieś tematy takie bardziej intymne, bardziej osobiste. No i jest ankieta na początku. Zadaje autor pytanie, jak im się ten pomysł tej rozmowy podoba. Wszyscy przerażeni, nie chcą rozmawiać. Natomiast co się dzieje dalej? Do tego doświadczenia dochodzi i po czasie wyznaczonym na tę rozmowę zaczyna nam brakować, znaczy ci ludzie nie chcą skończyć. Brakuje nam czasu, chcemy jeszcze dalej tą kontynuować. Więc jeśli ludzie rozmawiają o rzeczach ważnych, rozmawiają o sobie nawzajem, ujawniają swoje rzeczy, to ta synchronizacja jest tak wielka, że ona jest prawie nie do zatrzymania. Ja mam w swoim warsztacie takie jedno ćwiczenie, które właśnie też w podobnym obszarze się porusza, dotyczących właśnie przekonań i wartości. I na początku zwykle uczestnicy mówią, takie dziwne te pytania, takie trudne. Skąd wiesz, że to jest dla ciebie ważne? Co w tym takiego ważnego? I na początku ta rozmowa się tak lekko czasami nie klei. Natomiast kiedy mija te 15 minut dla dwóch osób, ja nie mogę osób wycofać z tego doświadczenia. Mówią, daj nam jeszcze moment. To są takie fajne rzeczy. Prosty temat, który tak jesteśmy w stanie głęboko rozwinąć i poczuć tę więź. Synchronizacja jest tak wielka, że nie można tych ludzi rozłączyć. Mi się podobał przykład z ławą przysięgłych, która na początku praktycznie większość, taka zdecydowana większość była za skazaniem pewnego człowieka, a pod koniec wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że jest niewinny. Tak. I to też zadziałała siła pytań, które zadawał pewien człowiek, który się tak jakby okazał liderem tej grupy, tej ławy przysięgłych, ale to też nie jest tak, że ten lider jakby wiedział, że miał świadomość, że on jest liderem i on musi coś zrobić, żeby wszyscy jednomyślnie jakiś werdykt tutaj przyjęli. Po prostu był ciekawy. Tak. Tak, to on, ten lider się wyłonił zupełnie nieplanowanie. Tak. Miał taką sprawność właśnie słuchania, zadawania pytań, kierowania uwagi rozmówców. To, co ciekawe, to jak pewnie czytałaś, na początku sprawa była absolutnie oczywista. Tak. Jest winny i nie da się tu z faktami polemizować. Natomiast jak można właśnie pytaniami doprowadzić do zmiany zdania, do zobaczenia na sprawę z innej perspektywy? I też często powtarzam, że uważam, najsilniejszym narzędziem wywierania wpływu na ludzi jest zadawanie pytań. No właśnie, jak je zadawać? Po pierwsze wiedzieć, o co chcemy zapytać, mieć świadomość tego, co pod spodem się pojawi po tym zadaniu pytania, bo pytania pełnią takie dwie funkcje. One z jednej strony dają nam informacje, czyli na przykład zapytam, nie wiem,
gdzie pracujesz, albo czym się zajmujesz zawodowo. Jestem w stanie dostać informacje od osoby na poziomie faktów, czyli dowiaduję się czegoś. Natomiast jeszcze jest ten drugi aspekt bardzo istotny, aspekt perswazyjny. Czyli kiedy ja zadam pytanie, to pokieruję uwagę mojego rozmówcy na konkretne rzeczy. Czasami to wywoła emocje. Czasami odpłynie człowiek gdzieś w drugą stronę. Teraz rozmawiamy, jesteśmy w sytuacji zawodowej. On zapytał, czy chciałabyś już iść do domu? Przez ułamek sekundy muszę wrócić do domu. I teraz pytanie, co w tym domu? Czy jakieś tam obowiązki na mnie czekają i muszę się jakoś zaangażować? Czy być może będę mogła odpocząć chwilę spokojnie z bliskimi i to jest takie miejsce bezpieczne? Czyli zadając pytanie, powoduje z jednej strony, że dostaję informację, z drugiej strony kieruję uwagą. Czyli ta świadomość z naszej strony, na pewno na początek, świadomość tego, co chcemy uzyskać, no i świadomość tego, jak te pytania trzeba byłoby zadać, z dużą empatią, z taką właśnie uważnością na słowa, no bo jedno pytanie można zadać na wiele sposobów i będzie zupełnie inny efekt. Jedno słowo czasami zmieni charakter, czy to jest bardziej przesłuchanie, czy to jest wścibskość, czy to jest atak. Ton głosu może zmienić zupełnie charakter tego pytania. Ile zarabiasz? Zaatakowany, nie wiadomo dlaczego. A może, wiesz, chciałbym zrozumieć, ile zarabiasz? A może chcę portfel mi ukryć. Tak, dokładnie, tego nie wiemy. Więc potrzebujemy wiele rzeczy przeanalizować. Ale jak zrozumiemy mechanizmy, o których Dewick pisze, że właśnie, że to jest taka negocjacja, gdzie musimy zadbać o swoje emocje, swoje potrzeby i też mieć świadomość tego, co się po drugiej stronie dzieje, to wtedy jest łatwiej. I ja myślę sobie, że tego nie da się tak wytłumaczyć 0-1, że musisz zrobić to, to i to. Znaczy, możemy podać metody, które pozwalają zadawać pytania, ale po pierwsze, najważniejsza rzecz, trzeba rozumieć, co my robimy tymi pytaniami. Że jak pytam o doświadczenie, to chcę cię poznać, to chcę ci się otworzyć, bo to ty jesteś najważniejszą osobą w tej rozmowie. Nie ja. Widzisz. A jakże? Nie zawsze osoba pytająca zdaje sobie z tego sprawę. Tak. I chyba tutaj zaczynają się w ogóle, u źródła zaczynają się wszystkie konflikty i te nieudane negocjacje. Tak. Ja myślę, że tak podsumowując, znaczy po pierwsze chciałabym powiedzieć, że książka Siła komunikacji jest bardzo smacznym materiałem. To nie jest książka stricte narzędziowa, gdzie musimy się nauczyć pewnych schematów i pewnych narzędzi, ale w bardzo łatwy i przystępny, bardzo ciekawy sposób poznajemy, co się kryje za poszczególnymi obszarami, o których, czy sferami, o których Dewick pisze. A z drugiej strony wydaje mi się, że ta książka i w ogóle to, o czym my mówimy dzisiaj, sprowadza się do tego, żeby na początku zrozumieć siebie i dogadać się ze sobą. I to te pierwsze negocjacje. Fundamentalna sprawa. Bo jeśli ja nie znam siebie, to całą moją energię w rozmowie będę poświęcał na chronienie siebie, na pozory. Jak tu jest pod kontrolą, to ja mogę być tam, to ja mogę być u mojego rozmówcy, mogę spojrzeć w oczy i coś zobaczyć, mogę usłyszeć zawahanie w tonie głosu, mogę zobaczyć jakiś nerwowy gest, który ktoś wykona, niedopowiedzenie, na przykład zadałem pytanie złożone z dwóch i nagle się okazuje, że dostałem odpowiedź tylko na jedną, a później mina się zmieniła tej osoby i już nie wiem. Tylko kiedy ja mogę to zrobić, żeby mieć tam uwagę, kiedy ja ciągle kontroluję, czy mam piramidkę we właściwy sposób zrobioną i czy wyglądam tak, jak trzeba. Samoświadomość jako fundament i później rozumienie mechanizmów. Bardzo ci dziękuję. Ja dziękuję. Państwa zapraszam do sięgnięcia po książkę. No i posięgnięcie też do siebie samych. Zdecydowanie, to jest dobry start. Dziękuję. Dziękuję ogromnie.